Dobry wieczór, Aleksander się kłania. Moim gościem znowu, ponownie, można powiedzieć na wasze życzenie, 769, tak jak poprzednio ciebie przedstawiałem. Właśnie, no postanowiliśmy, że porozmawiamy raz jeszcze, ponieważ, no cóż, może przypomnę, poczekaj, przypomnę, wrócę do ostatniego razem naszej rozmowy. To była rozmowa, była zatytułowana Rozmowa z byłym żołnierzem, granica, ostatnie wydarzenia, nastroje mundurowych, jakie są morale i tak dalej, i tak dalej. Gdyby ktoś chciał obejrzeć tą rozmowę, to zapraszam właśnie bardzo serdecznie. Fajnie poszła, słuchaj, do twojej wiadomości 2800 wyświetleń z hakiem. To Bardzo jest ładnie. nieźle jak na mój kanał, bo tu jest 8600, powiedzmy prawie 8700 subskrybentów. Proszę ciebie, to jest tak jakby można powiedzieć, co trzecia osoba obejrzała, więc to jest nawet fajny wynik. Słuchaj, chciałbym się odnieść troszeczkę do komentarzy, powiem tobie, bo są niezłe. Żołnierze nas oglądali, wartownicy. Ktoś się wypowiedział, że przyjemnie usłyszeć, że są jeszcze młodzi ludzie, którzy są normalni. Patrząc na pomalowane pazury, tak u tak zwanych mężczyzn przychodzi do głowy, że czas umierać. Pozdrawiam, także my nie malujemy pazurków. Tak jest. Tak. Cóż my tutaj, tak pojadę szybko. Tutaj brawa dla nas. Potem ogólnie mam zainwestować w głos i tak dalej, bo ktoś miał pogłos. No nie wiem, czy to ten sam pogłos, czy u ministra. Mam nadzieję, że nie. Nie wiem, czy widać, czy nie. Zainwestowałem w kamerę. Mam kamerkę. Jeszcze ci mikrofon został. Jeszcze mi. No, mam też, proszę ciebie, ale jak mam ten, to. Proszę bardzo. Zainwestowałem też, tylko to wtedy go podłączam. A na razie jest ok. Cóż mamy teraz? Że dobry wywiad, mówiłeś prawdę. Kilka osób powiedziało, że mówiłeś prawdę. Żołnierze z kompanii ochrony, tutaj jakieś pozdrowienia. Bardzo fajny materiał. Tu zacytuję: co do przełożonego, myślę podobnie jak SM, czyli świadomy mundurowy. Dodatkowo sądzę, że ten dowódca mógł być zwyczajnie zmuszony do tego przez wyższych przełożonych. Co do ogólnego stanu żołnierzy, sądzę, że powinni tam jeździć żołnierze, którzy mają już troszeczkę służby i nie mają po 20 lat, tylko jednak trochę więcej. Czy ja wiem, to chyba chodzi o wyszkolenie, a nie wiek, nie? Raczej. Wyszkolenie i no nie powinniśmy wybierać, żeby zapieprzali ci, którzy jeżdżą na misję. Jest to jakiś pomysł, pewnie warty rozważenia. Na pewno warto bazować na takich ludzi, korzystać z ich doświadczenia, ale nie, że wysyłać tam tylko takich. Co ty na ten temat myślisz? W pierwszej kolejności od tego zacznijmy, że wojsko w ogóle nie korzysta z osób, które są po misjach lub mają jakieś powiedzmy inne doświadczenia, niekoniecznie z wojska. To mnie po prostu, powiem szczerze, krew zalewało podczas służby, bo ja, powiedzmy, mając kurs ratownika medycznego, kurs KPP, uczył mnie kapral, powiedzmy, zakładania stazy taktycznej, gdzie robił to na przykład źle, ale musiałem go słuchać, bo jest kapralem. I takich przykładów naprawdę mógłbym mnożyć wiele, tylko po prostu, no, nie jesteś podoficerem, nie możesz prowadzić zajęć, tak? Zacznijmy Dlatego od no. tego, w ogóle warto to przypomnieć, bo to powiedziałeś, nie jesteś podoficerem i tak dalej. Ty spędziłeś kilkanaście lat w wojsku, nie jesteś z pierwszej lepszej łapanki. Dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego, jeździłeś również na granicę. Na ten temat się wypowiadałeś w poprzednim materiale. W ogóle słuchajcie, kochani, w poprzednim materiale są linki właśnie tutaj do kolegi, do świadomego mundurowego. Są linki. Ja bardzo zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo przekazujesz fajne treści i przypomnę również, bo warto. Jesteś aktywny na TikToku i tam można powiedzieć bardzo często prowadzisz live'y. Nie? Zgadza się. Tak. Tutaj coś ciekawego wyhaczyłem. Fajna koszulka, beret żandarmerii wojskowej, a tutaj mówią, to nie żandarmeria wojskowa. Czy mógłbyś Życiu. powiedzieć odnośnie, co to jest za beret?
To jest beret koloru bordo, ale w kamerze niestety widać, że jest to ten jeden najbardziej nielubiany beret, ale uspokajam wszystkich, jest to beret wojsk powietrzno-desantowych, czyli no. Beret bordo. Nie wszyscy tak twierdzą, mówią tutaj, niestety w kamerze wygląda jak żandarmerii wojskowej. Zgadzam się. Są tu też ludzie, którzy ciebie znają, wiedzą, że to nie beret żandarmerii wojskowej. Powiedz mi, z tego co się orientuję, te koszulki można kupić. Tak, prowadzę swój sklep internetowy. Mhm. Ze względu na to, że niestety jest to darmowy serwer, to nie mogę wystawić, powiedzmy, wszystkich koszulek w każdym rozmiarze, tylko po prostu koszulka męska i na przykład tam logo. Ale oczywiście są też dostępne damskie koszulki, nie ma z tym najmniejszego problemu. No ale mówię, jest to darmowy serwer, więc po prostu są jakieś tam ograniczenia. No. Ja się orientuję, miałeś też jakieś kubki, coś tam. Miałeś różne rzeczy. Powiedz mi, gdzie można znaleźć link do tego? U mnie na TikToku, na YouTubie chyba też jest, chociaż nie pamiętam. Ale na TikToku jest na pewno. To ja po prostu pod tym filmem również powielę do twoich kont, powielę te linki, które poprzednio też stawiłem, jeżeli ktoś jest tam zainteresowany, a widzę, że koszulka się podoba, także śmiało właśnie tutaj wskakiwać do kolegi na profil i sobie to oglądać. Ktoś nazwał cię ninją nawet tutaj. To i tak fajne określenia, powiem szczerze. Tak. Bo słyszałem lepsze, powiem szczerze. Tak? No oczywiście, na granicy od państwa patocelebrytów. Także ninja to takie jest fajne nawet określenie, powiem szczerze. U mnie ktoś na przykład akcent u pana prowadzącego. Skąd ten akcent od pana prowadzącego? Ty się śmiejesz, już tłumaczę, dlaczego się śmiejesz. Ponieważ ja ci mówiłem, że ktoś takiego napisał, a tym powiedziałeś, że też ci się zdawało przez chwilę. Także nie, słuchajcie. W Polsce rodzony, 26 lat w mundurze. Może gdzieś mi się coś. Może to ten pogłos. Słuchaj, może. Może tak jak ten pogłos. Co jeszcze? O, tu jest ciekawe, bo to nawiązuje do naszego tematu, który za chwilę będziemy lecieli. Akurat używanie sprzętu spoza wojska musi być zakazane i ścigane, bo to niebezpieczny precedens byłby. Pozwolenie na samowolkę. Widzę, że tutaj do kogoś... O, a tutaj jest od razu odpowiedź, to niech wojsko, armię dobrze wyposaży, jest kasa dla obcych, a nie ma dla swoich żołnierzy. Brawo. Brawo, a tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Tutaj Dionizy, Fajerka, 6615. Chodzi o bezpieczeństwo ludzi, oni po prostu boją się o swoje zdrowie, a czasami nawet o życie. Nie wiem, może zrozumiesz, może nie zrozumiesz, w każdym razie wyższy cel. No i skoro już Dionizy nam tutaj poleciał po bandzie, to słuchaj, a propos, można powiedzieć, że no, jesteś prowodyrem do takiej akcji, która dosyć szeroko się tutaj w Polsce, można powiedzieć już w Polsce, dosyć już w niektórych kręgach mocno, no już poleciał temacik. Mhm. Ogólnie wiadomo, że żołnierze potrzebują różnych rzeczy na granicy. Wiem, że no, angażujesz się w to bardzo, bardzo, bardzo mocno. Słuchaj, dostałem od ciebie nawet listę, która, to nie to, momencik, mam za dużo wiadomości, listę, które żołnierze potrzebują. I tak, stazy taktyczne. Stazy taktyczne. Kurczę, nie wiem, czy chłopaki nie dostają, czy jak, czy co, ale po tym, co się dzieje, to widać, że powinni mieć. Kamizelki antyprzecięciowe, policja takich, tak? Policja takie używa dokładnie podczas interwencji na przykład. Rękawiczki taktyczne. Zdarza się widać, że naprawdę by się przydały, tak? Mamy przykład tutaj Mateusza. No jest właśnie, szansa, no właśnie, bo on miał lubawę, nie? Z tego powiem szczerze, że nawet nie wiem, jaką miał kamizelkę, ale no myślę, że gdyby miał tą antyprzecięciową, no myślę, że byłaby jakakolwiek szansa może na przeżycie. Nie jestem w 100% pewien, czy po prostu by przeżył. No ale zawsze miałby to jakąś większą szansę niż lubawa. Rękawiczki taktyczne, również antyprzecięciowe, przydają się. Przydadzą Oczywiście. Się na pewno, patrząc na to, że czasami chłopaki gdzieś tam próbują te, jak tam, co oni tam wciskają między te, kurcze, te
No, mówi się, zwarki próbują coś tego, próbują ich tam dziobać i tak dalej, i tak dalej. Panowie, nie wciskać no, rąk, ale faktycznie te rękawiczki by się przydały. Rękawiczki antyprzecięciowe nawet by się przydały podczas nawet zwykłego, głupiego przeszukania osoby, jeśli, że tak powiem, dochodzi do zatrzymania, tak? Prawda. Prawda. Nigdy nie wiadomo, czy ta osoba nie ma jakiegoś, powiedzmy, już nawet nie chodzi o nóż, ale czy nie ma żadnej strzykawki, żadnych igieł, tak? No, dokładnie. A te rękawiczki dają ci to bezpieczeństwo, nie? Lecimy dalej. Kominiarki Nomex zielone. To są takie oddychające, trudnopalne, powiedzmy, kominiarki. Siekierki, multitule jak najbardziej. Plandeki, no to wiadomo, o co chodzi. Już tutaj o zabezpieczenie się przed, tak jest. Linki paracord, kartusze, latarki czołowe, szperacze. No i co ciekawe, to co się zużywa. I fajnie, że się znalazło na tej liście. Niby powinno być, a różnie jest. Śpiwory, karimaty, no i bezpieczeństwo, gaz pieprzowy i apteczki. Niestety. Gaz pieprzowy, bo wiadomo, jak jest z tym wyposażeniem, słyszałem różne hity. Apteczki, no apteczki, kurczę, wiesz, apteczki to są u mnie takie hitem. Ostatnio jak przysłali mi, kurczę, zdjęcia odnośnie oplombowanych normalnie tym drutem z tą, nie? Z plombą ołowianą, no to już jest szczyt. Przydają się. Ktoś, że tak powiem delikatnie mówiąc, wysprzęglił się, że żołnierze nie mają apteczek, to pewien pan oficer wymyślił sobie, że wyda im po prostu samochodowe apteczki. Co ty mówisz? Czerwone, typowe samochodowe apteczki. No jak ja to usłyszałem, no to po prostu rykłem śmiechem to raz. Bo te... No. Co zawiesiło? Mówię tak, że tak powiem... Że szok, nie? No. Znaczy, lepsze no. Takie jak żadne, ale... Powiem, no ale... tak, ale bez przesady. Słuchaj, no to już rozumiem, kurczę. No to powiem ci, niefajnie. Jest na pewno wiele rzeczy, które żołnierze by potrzebowali. Nie będziemy tutaj mówili, nie chcę nawet zadawać pytań, jak zamierzacie to przekazać. Wiem, że jest zainteresowanie. I bardzo się cieszę. Ja zresztą też poruszyłem to na, jak gdzieś tam coś o czymś mówię, gdzieś ktoś mnie prosił o jakąś wypowiedź, to o tym wspominam. Zresztą mówiłem ci o tym. Powiem tobie, że na pewno jest tam parę więcej rzeczy, które mogłyby się przydać. Wiem, że ta lista na początku była dużo, dużo dłuższa. A do żołnierzy, którzy nas oglądają, a wiem, że oglądacie, to jeżeli macie coś, czego ja, załóżmy, tutaj nie przeczytałem, a chcielibyście, żeby się na przykład zjawiło na liście, to dawać śmiało, niekoniecznie tutaj, mogą być komentarze, może być e-mail, może być po koncie właśnie tutaj do kolegi na TikToku, czy na YouTube, czy tutaj do mnie, nie ma żadnego problemu, jak coś to pisać, na pewno my jesteśmy w stałym kontakcie tutaj, to sobie to wszystko ogarniemy. No cóż, no byłeś na pasku, wiesz jak jest. No nie jest łatwo. Jest traktowanie żołnierzy jak jest, wszystko oczywiście, żeby nie było, nie? Tak wiesz, nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Tak naprawdę, słuchaj, też mi opowiadałeś sporo rzeczy. Powiedz mi, to chyba tak naprawdę wszystko zależy od ludzi. Jak się nam pracuje, służy, wykonuje te dodatkowe zadania, prawda? Powiem ci, w pewnym sensie masz rację, ale... Czy od ludzi też bym się kłócił, bo tak samo od wyposażenia tak naprawdę jednostki. Są osoby, które wiedzą, po co jadą na granicę, wiedzą, jakie są zagrożenia dla tej osoby, a również ja spotkałem się z osobami, które po prostu wiedząc, będę się opierał na swoim przykładzie, wiedząc, po co tam jadę, jakie mogę mieć zagrożenia, ja po prostu, no powiedzmy, przecierpiałem te kilkaset złotych i zainwestowałem w ten sprzęt dla siebie, poświęcając tak naprawdę pieniądze, które mógłbym poświęcić dla rodziny. Poczekaj, kilkaset złotych powiedziałeś. A w tamtym okresie jeszcze nie było tych pieniędzy, które płacą teraz.
No. No. Powiem tak, kilkaset złotych to było w pierwszym okresie. A że tak powiem, całość no, zamknęła się w kwocie około 3000 złotych, które ja wydałem na siebie, więc. No tam troszeczkę jeździłeś. Słuchaj, to nie jest normalne. To nie jest no, oczywiście, to, nie że tak nie. To powinno wyglądać, nie? Oczywiście, że nie. Dlatego mówię, no to też zależy od jednostki. No mówię, ja że tak powiem, chciałem wiedzieć, że wrócę do domu, więc że tak powiem, no ja zainwestowałem w swój sprzęt, ale znam też osoby, które po prostu miały, delikatnie mówiąc po wojskowemu, na to wywalone i jechały w tym, co im ojczyzna dała, nie? Na tej zasadzie. A no jak wiesz, jak ci opowiadałem, dużo tego nie było. No właśnie, no właśnie. Do tego zacznijmy od tego, że ludzie kupowali już sprzęt na posterunki, nawet żeby się ogrzać, żeby coś było, żeby na nich deszcz nie padał i tak dalej, i tak dalej. A głupizny było, kurczę, no niestety, ale bardzo dużo. No, ten, który rozumiał, że tak naprawdę dużo rzeczy może się stać, no to chciał, nie chciał, ja sam bym inwestował. Sam osobiście też na pewno bym coś kupował. Niestety bardzo dużo było takich akcji typu karanie, bo ktoś ma nie to na sobie albo przy sobie, co ojczyzna dała. I nieważne było, zdarzali się przełożeni, którzy nie rozumieli tego, że tak naprawdę człowiek robi to dla własnego bezpieczeństwa. Zgadza się. I nawet nie tyle dla bezpieczeństwa, co dla komfortu nawet służby. Powiem ci na swoim przykładzie, mnie na przykład chcieli ukarać za to, że zamiast polskiej kurtki tej, którą wydaje nam MON, czyli tej gorateksowej, czyli te ubranie specjalne, tak, załatwiłem sobie od kolegi z wojsk specjalnych taką kurtkę puchową, która jest wydawana w wojskach specjalnych. No jest nie dość, że jest wygodniejsza, to jest dużo grubsza, tak? W okresie zimowym po prostu lepiej się sprawuje jak ten nasz gorateks z podpinką polarową. No i za to chcieli mnie ukarać, więc. Ale jest to wzór obowiązujący, gdzie jest w wojskach specjalnych, nie u nas, no, nie u nas, nie. Czyli no. Rozumiem, żołnierzu, to nie jest ta kurtka, ubierz swoją, to nieważne, że będziesz martwy. Dokładnie na tej zasadzie to działało. Nie, no zajebiście po prostu. To jest mistrzostwo świata. No. No. Ale tak oczywiście to jest. Przyjeżdżali sztabowcy. Przyjeżdżali sztabowcy i wymyślali. Ale no. No, no były takie wymysły, nie? Chciałem cię zapytać o, jak ty teraz, no w tym okresie, co ty byłeś, to jeszcze to tak aż nie wyglądało. Mur to chyba był w zamysłach, czy już był tworzony? Nie pamiętam. Tego. Nie było jeszcze, były tylko koncentryny, nic więcej. Tak, teraz słuchaj, no to właśnie, chciałem cię o to zapytać, jaki ty masz, bo często się spotykam z pewnym zagadnieniem, że no owszem, kamery naszpikowane, ładnie, pięknie, przecudownie, są takie odcinki, gdzie naprawdę tego jest dużo i dodatkowo kamery no w teorii powinny wspomagać, a ja słyszę od żołnierzy, że kamery są od tego, żeby patrzeć na żołnierza, czy ma by wszystko dopięte i tak dalej, że kamery są bardziej do karania żołnierzy niż do zabezpieczenia bezpieczeństwa. Czy ty o takich rzeczach słyszałeś? Jeśli słyszałeś, to weź mi coś opowiedz. Co ty na ten temat myślisz? Wiem tak, słyszałem, wypowiadają się czasami do mnie ludzie, odzywają się też chłopaki, którzy są obecnie na pasku. No. Mam informację, nie powiem oczywiście z której jednostki, ale mam informację od żołnierzy, że dowódca zgrupowania potrafił przyjść na punkt, powiedzmy, punkt monitoringu owego odcinka i po prostu siadał sobie przed monitorem i spisywał sobie wszystkich żołnierzy, którzy na przykład nie mieli hełmu, którzy byli bez kamizelki, którzy mieli broń, powiedzmy, na plecach, nie z przodu. Zdarzały się takie sytuacje. I po prostu na apelu, po powrocie, powiedzmy, z pasa granicznego ze zmiany, żołnierze byli po prostu ale za to karani. Na przykład ten żołnierz mógł na przykład wracać, bo był siku. Na przykład. Ale no, jego to nie, to nie znaczy, że on nie pełni dobrze swoich obowiązków. Oczywiście, albo że nie. Ktoś tam odbiega od regulaminu. Ja wiem, jakie są zdarzenia lasowe. Wracasz albo coś tam tego. Słuchaj, dlaczego o tym mówię? Bo takie samo, że takie podobne rzeczy słyszę, a rzadko o tym mówię. W służbie więziennej przełożeni lubią sobie usiąść przed kamerami i potem działować swoich tych właśnie tam
podległych im żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. No ogólnie co? No wracając do tematu, dziadostwo, nie? Powiem więcej, jak dla mnie to nawet nie dziadostwo, tylko kawał skurwycyństwa, jeśli mam, że tak powiem, przeklinać. Bo zauważ, że robią to osoby, które siedzą sobie, powiedzmy, w ciepłych biurach, tak? I kontrolują żołnierzy, którzy, że tak powiem, pracują cały czas na pasie granicznym. No, no sorry, ale... Żeby było jasne, dla osób, które czerpią wiedzę tylko i wyłącznie z telewizji, to nie wszędzie jest płot. Nie wszędzie jest płot. Są takie miejsca, gdzie to jest, jak to się mówi, miejsca przez Boga zapomniane. Tam jakieś bagienko, zwykły płocik i tak dalej, można sobie swobodnie przechodzić. I takie rzeczy, to nie jest, że wszędzie postawiono płot. Płot jest na określonym odcinku, długim, bo długim, owszem, ale są miejsca, gdzie tego płotu nie ma. No i żołnierz też nie ma odpowiedniego schronienia i tak dalej, więc dba o siebie, dba o swój własny komfort i tak dalej, a to nieraz przyjeżdżałem przełożeni i działują, kurczę, żołnierze, bo on na przykład polar ma nie taki pod spodem, bo wyczaił, że a to, że on tam jeździ i mu ten polar już dawno się rozpadł, czy tam coś innego, czy buty ma nie te, bo one łazi po tym bagienku, czy gdzieś tam i tak dalej, różne warunki atmosferyczne, bo jeździ tam powiedzmy od 2 lat, no to, że to się rozpadło, ojczyzna nie daje, bo są inne potrzeby, no to już jest mało ważne. No niestety takie rzeczy się zdarzają. Słuchaj, jeżeli jesteśmy już przy patrolowaniu, bo to nie jest tylko, że żołnierze chodzą przy płocie, jest też jak to nazwać, jest ta druga linia żołnierzy, którzy gdzieś tam chodzą i tak dalej, to oni również mają braki, z tego co słyszałem. Oni też potrzebują i ten, ale oprócz żołnierzy, ostatnio pospolite takie ruszenie, nazwałbym to tak, jest grupa dosyć mocno funkcjonująca, zaznaczyła swoją obecność i pokazuje to wszystko na Facebooku, na TikToku, chociaż straszą ich, każą, nakazują kasować te filmy, ostatnio widziałem wypowiedzi. Są to cywile. Tak do końca nie wiemy, kto to jest, czy to są byli żołnierze, czy nie, czy po prostu cywile. Wiem, że niektórzy z nich sztuki walki i inne takie rzeczy, ale ogólnie skrzyknęli się i łapią. No to jest prawie, powiem szczerze, ja słyszałem właśnie dwie opcje, że to niby są właśnie byli funkcjonariusze pododdziałów antyterrorystycznych i byli żołnierze. To jest pierwsza opcja, którą słyszałem. A druga opcja są to właśnie cywile, którzy po prostu trenują sztuki walki i na tej zasadzie, nie? Co myślisz na ten temat w ogóle? Jeszcze raz? Co myślisz na ten temat? O tym pomyślę w ogóle, o tym, że oni tam... Na obecną chwilę powiem szczerze, no jest to jedyne rozwiązanie, które tak naprawdę mi też by przyszło do głowy ze względu na przepisy, które obowiązują u nas, tak? Żołnierze oni mają... Oni mówią z sensem, po co to robią i tak dalej. Dokładnie. Ja powiem ci osobiście, naprawdę im kibicuję. No oczywiście, ja też. Najlepsze jest to, że tak jak mówię, żołnierze będąc na pasie granicznym nie mogą użyć broń, ale nigdy jej nie użyją, oczywiście wiadomo dlaczego. A te osoby, mówię, będę ich nazywał bezosobowo, bo tak naprawdę nie wiem, kim oni są. Oni się też nie ujawniają. Będą działać na zasadzie tak naprawdę obywatelskiego zatrzymania, tak? Czyli oni nie muszą być na pasie granicznym, nie muszą być w strefie buforowej, tak? Tylko ktoś, jakim po prostu da dyla z pasa granicznego, no to oni sobie ich, pach, dziękuję, mamy, nie? Obywatelskie zatrzymanie. Sprzęcior mają, tam kilka osób twarz pokazało, sprzęcior mają czym jeździć, są dobrze zorganizowani, z tego co słyszałem, i ludzie to popierają, tak jak patrzałem na różnego rodzaju komentarze, to się ludziom podoba. To jest bardzo dobry pomysł, no na obecną chwilę, gdzie wyposażenie wojska mamy, jakie mamy, wyposażenie Straży Granicznej, no może nie jest też najgorsze, ale też, nie oszukujmy się, braki są.
Wyposażenie policji, no z całym szacunkiem dla nich, ale też policja zależy od oddziału, który przyjedzie, tak? Bo mam kontakt z kilkoma policjantami z różnych oddziałów i jedni są wyposażeni bardzo dobrze, a z innych oddziałów, za przeproszeniem, bardzo źle, tak? Więc taka akcja moim zdaniem, no w obecnej sytuacji prawnej, jaką mamy, no to jest bardzo dobrym posunięciem. Jestem ciekawy, jak im tam idzie, czy mają problemy, czy nie. Nie wiem, czy ktoś będzie akurat z tej grupy oglądał, ale jeżeli macie ochotę, to się odezwijcie. Może, że i wy coś potrzebujecie. No nie wiem, zawsze można by coś było. Wiem, że jest teraz akcja, że każdy ma, jeżeli chce i znajdzie, to może napisać w odpowiednie miejsce maila, zaproponować swoją pomoc, oni są otwarci. I powiem ci, zajebista sprawa. Gdybym nie robił tego, co robię, byłbym takim wolnym elektronem. No niestety mam, o, jakieś serduszka mi się tu puściły. Coś kliknąłem. No, ale ogólnie gdybym był takim wolnym elektronem, powiem ci, to z przyjemnością bym się zaangażował w takie rzeczy. No, ale jest jak jest, akurat ty wiesz, czym się ja zajmuję, moi koledzy, koleżanki, więc. Ale wspieram tą grupę. No, chciałbym się coś więcej akurat o nich dowiedzieć. Super sprawa. Mam nadzieję tylko, że będą robili swoją robotę, że będą się jakoś tam realizowali. Moim zdaniem każde takie działanie sensowne, dobrze poukładane i oczywiście w granicach prawa jest godne pochwały. Ja tak osobiście. To jest moje zdanie, moje prywatne. Wiesz, ja muszę uważać, jak się wypowiadam. Bo to chodzi o to, że też jestem członkiem Stowarzyszenia Broni Munduru dla Przyszłych Pokoleń. Nie jestem w zarządzie, ale gdzieś tam no, przedstawiam te wszystkie treści, dlatego często zaznaczam, że jest to moje prywatne jakieś tam podejście do danej sprawy. Zresztą sam wiesz, no ja też nie chcę, żeby znowu koledzy z niektórych służb tracili swój cenny czas, który mogliby spożytkować zupełnie inaczej, jechać gdzieś, gdzie są potrzebni, a nie przyjeżdżać do mojej skromnej osoby i prowadzić jakieś bezproduktywne dyskusje. Tak. Ty też coś wiesz na ten temat, też masz swoje przejścia. Ja powiem ci szacuneczek w twoją stronę. Obserwuję cię od jakiegoś czasu. Widziałem, wiesz co, w ogóle w twoich działaniach widzę bardzo dużo pozytywnych rzeczy, takich, że na początku się denerwowałeś, tak jak ja, i na samym początku denerwowałeś się, gdzieś tam te dyskusje na tych ten, miałeś dużo prowokacji w twoją stronę, a teraz, że tak powiem, no doświadczenie zrobiło swoje. Raz, że doświadczenie, a dwa, pamiątka z granicy, tak jak ci mówiłem, no państwo celebryci, że tak powiem, uodpornili mnie na niektóre słowa, chamstwa i tak dalej. No i po prostu pomyślałem, no jednak nie jestem tym, kim oni twierdzą, że jestem, więc no coś tu jest nie tak, co nie? No. Więc po co się wkurzać na coś, na co się i tak nie ma wpływu, tak? No właśnie. Nie, po prostu robimy swoje. Fajnie, bo słuchaj, bo ja w ogóle zachęcam, jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia tych linków, które będę miał tu podane właśnie do strony właśnie tutaj kolegi. Ja serdecznie zapraszam na te live'y akurat, które ty prowadzisz, także walić na TikToka, bo powiem ci, ja sobie cenię takich ludzi właśnie jak ty, którzy, rozumiesz, prowadzą jakieś tam kontenty, bo odwiedzają ciebie też inni ludzie, nie zawsze, ale część tych ludzi jest zupełnie, rozumiesz, którzy no, do mnie gdzieś tam nie zaglądają, a są u ciebie i te rozmowy zupełnie inaczej wyglądają. Odnośnie tych twoich rozmów chciałem cię o coś właśnie zapytać. Powiedz mi, czy masz takie wrażenie, że ten TikTok jest zupełnie inny, bo tam głównie działasz. Czy ten TikTok jest inny, że ludzie działając za tymi nickami jakimiś i tak dalej, że są jakby tacy bardziej wylewni i mówią wprost to, czego by nie powiedzieli na Facebooku, gdzie występują z imienia i nazwiska? Bo widziałem, u ciebie lecą konkrety. Oczywiście, że tak. Powiem ci, pewnie z tego powodu, że właśnie
ludzie starają się być anonimowi, nie będąc niestety na Facebooku czy gdziekolwiek, no trzeba podać te swoje dane, tak? A na TikToku podając powiedzmy swój nick, tak? Ja tak samo podaję swój nick i mnie tak naprawdę nikt nie zna, bo powiem szczerze, chyba nawet moja administracja, nawet nie wiem, raczej wydaje mi się, że nie. Nie wiedzą, jak wyglądam, nie wiedzą, jak mam na imię, no dosłownie nie wiedzą o mnie nic. A mimo to, że tak powiem, współpracują ze mną, tak? A co do osób, o których mówiłeś, oczywiście, że tak, z tego powodu, że właśnie nie muszą bać się konsekwencji jakichkolwiek. Że ktoś coś powie, tak, i jak to się przysłowiowo mówi, tak, ja się wysprzęglę i sprzedam kogoś, tak? No, byłoby to, na Facebooku może by to przeszło, tak, bo bym widział, że, nie wiem, jest to Jan Kowalski, tak? No ale na TikToku? No co powiem? Nie, to jest przykładowo Aleks Bronimy Munduru, tak? No i co z tego? A Aleks Bronimy Munduru może być ich co najmniej 10, tak? No może być. No dlatego mówię, dlatego w pewnym sensie, dlatego ten TikTok też jest bezpieczniejszą platformą. Aha. Mimo, że co każdy, że tak powiem, live dostaje bana. Ostatnio, także... Fakt. Ja też dostałem tutaj, jestem zbanowany na TikToku do pierwszego. Nie wiem, czy oglądałeś, dałem informację. Byłem niedawno właśnie nad morzem, prowadziłem porannego live'a, tam gdzieś o 6 czy 7 rano, idąc po prostu, fajnie, bo nie wiedziałem, że tyle ludzi jest tak bardzo pieprznętych jak ja o tej godzinie, chcę po prostu sobie pogadać. I na swojej drodze napotkałem sarenkę, wyobraź sobie, sarenka puknięta przez auto i najechałem po prostu kamerką na nią. Postałem tam kilka sekund, poszedłem dalej i dosłownie 2 minutki później dostałem bana za znęcanie się nad zwierzętami. No to ja ci powiem, że ja widzisz jak ja wyglądam. Ja identycznie wyglądam na live'ach. No ja dostałem na przykład ostatnio bana za erotykę. Ty na ponad 2 tygodnie. Za erotykę? Za erotykę. To może się u mnie jakiś muzułmanin, to miałeś za dużo tutaj. No właśnie dlatego administracja się potem śmiała, że mogłem założyć czarne okulary, to może by nie było erotyki, tylko by było mowa nienawiści, nie? Na przykład. Bo tak to cały czas spada. Ale to jest niesamowite. To powinien, ale nawet mnie nie zaskoczyłeś teraz akurat, bo to jest możliwe. TikTok ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy, gdzie po prostu no, dostajesz tak naprawdę bana za coś, co im się nie spodoba, tak? Wiesz, za mowa co na TikToku... Spada mi za każdym razem, jak ruszam temat naszych hit za wschodniej granicy, nie? Tak, czyli ła. Tak, to też chciałbym cię coś zapytać. Ja na ten temat właśnie niedawno, 2-3 dni temu dałem filmik, został zbanowany i uwaga, prawdomówność i autentyczność. Poważnie, nawet gdzieś to tutaj mam, żeby nie było. No dlatego mówię, dlatego... Prawdomówność i autentyczność. Już patrzę, o, naruszenie zasad. Proszę, usunięto z powodu, przepraszam, źle mówię, uczciwość i autentyczność. Poczekaj, widać? Kurczę, może być nie widać. Trochę jakoś się... Ale nieważne. Usunięto tak, 2 dni temu to dałem. Filmik, no tam miał troszeczkę, niecałe 10 tysięcy wyświetleń, 100 udostępnień, 77 komentarzy, 706 tamtych zalajkowanych. Usunięto z powodu uczciwość i autentyczność. No jestem zbyt uczciwy i zbyt autentyczny na to wygląda. No cóż, jak wszedłem... Jak na mnie to by było po prostu wyróżnienie. Oczywiście dałem... odwołanie, czekaj, chyba nie będzie widać, ale dałem odwołanie, dostałem przyczyny naruszenia, błędne informacje. W globalnej społeczności ludzie mogą mieć różne opinie, ale staramy się trzymać faktów i opierać na rzeczywistości. Zerwało ci dźwięk, Aleksander, chyba że to u mnie tylko tak jest. U ciebie. Poprzednio ciebie zerwało, ale głos słyszałem. Ogólnie rzecz biorąc jestem autentyczność. No, nie można chyba nic lepszego sobie wymyśleć. Super, słuchaj. Ryzykujmy więc.
Bo jak się mówi, kurczę, tak, mówię, dlaczego mówię ryzykujmy. Ja ci powiem, dlaczego mówię ryzykujmy, ponieważ wszystkie, no kurczę, śmieję się, bo to jest po prostu już tak powtarzalne. Widzę, ty też już chyba wiesz, co ja chcę powiedzieć, bo oczy ci się śmieją. Słuchaj, przyjacielu drogi, jak zaczynam mówić o wschodzie i daję jakiś filmik, to do tej pory było okej. Okay. Ale po tym, co chcę teraz poruszyć, nadmienić, gdzieś tam coś, no to będę miał ograniczenia. Nie zawsze te filmy przechodzą, ale no nie mogę się, mając ciebie tutaj, powstrzymać, słuchaj. No kurczę, pogadajmy. Słuchaj, widziałem ostatnio film jednego takiego sobie przybysza ze wschodu. Bo ja myślę, że o tych, kurczę, inżynierach, doktorach habilitowanych, to my jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Nie zapominajmy o tych wcześniejszych. To tamci też są inżynierowie. Wiesz, znaczy tak, jest jeden plus. Zacznę od... Nietypowo. Jest jeden plus od tych gości, którzy przyszli. Wiesz, to nieważne, że, no, że wyłączyli nam pandemię. To jest plus. Bo... No Putin wyłączył nam pandemię, rozumiesz, w piątek powiedzieli, że w poniedziałek już nie zarażamy, tak było w wojsku, znasz to. Słyszałeś też. No i teraz jest taki, to jest plus. No i to by było tyle, co chciałem powiedzieć o plusach, więcej nie usłyszycie. Ale teraz jest na przykład, ostatnio filmik widziałem i powiem ci, zagotowałem się troszeczkę, ze względu na to, że tam się dwóch gości kłóciło, gdzieś tam wyskoczył gościu z nienacka, wyciągnął z torby gazem i Polak się nie dawał, a ten mu jeszcze kosą wyhaczył. Zaczął krzyczeć pomocy, Polak dostał nożem, nie wiem co tam dalej i tak dalej, i tak dalej, ale takich sytuacji, o czym nie możemy zapominać, jest sporo. W naszych więzieniach jest ponad 9 tysięcy Ukraińców, mówimy od, którzy wylądowali w więzieniu od Teatrzyku Wojennego. No powiem ci, niefajnie się dzieje, słuchaj, niefajnie, a już zapowiadają, minister Sikorski już zapowiada, no cóż, kolejną falę, więc fala taka, owaka, sraka, inżynierzy, tu to, tu tamto, żeby było jasne, nie mówię tu źle o Ukraińcach, znam Ukraińców takich, którzy byli tu jeszcze przed wojną, świetnie mówią po polsku, pracują, dają z siebie wszystko, zaaklimatyzowali się. Nawet w mojej małej mieścinie znam kilka osób, czy to kobiet, czy to mężczyzn i naprawdę oni się wkomponowali w nasze, ale im jest nawet, nie, co niektórym jest wstyd za tych, którzy przyszli teraz. Dzieje się. Ja mam odmienne zdanie. Ja znam, też nie powiem, znam kilku Ukraińców, ale są to żołnierze, którzy pełnią służbę normalnie na froncie. No. Z tym, że podam ci prosty przykład. Zawsze się mówiło, że Polak i Ukrainiec nigdy nie będą braćmi. Dlaczego? Masz przykład, jak na przejściu granicznym, jeśli dobrze pamiętam, to było albo w Dorochucku, albo w Medyce, Ukrainiec potraktował polską flagę. Tak. Potarł sobie po prostu, brzydko mówiąc, dupę tą flagą, tak? Jeszcze inny gdzieś tam wywalił poza... Gdzieś oczywiście, coś... nagrywałem również na swoim koncie, nagrywałem filmy, ale chodzi mi o to, że też nie pamiętam nazwy tego posła, ale też o tym mówił. Mam kolegę, który kilkanaście lat temu wyjechał do Stanów Zjednoczonych, on już teraz ma tam obywatelstwo, ale on, starając się o obywatelstwo na przykład w Stanach Zjednoczonych, musiał przysięgać na flagę, musiał... że tak powiem, przejść całą procedurę, powiedzmy, jakby to powiedzieć, do wejścia, powiedzmy, w te społeczeństwo amerykańskie, tak? No i to nie jest takie proste, nie? Dokładnie. Jest, i łącznie takie... z egzaminami, język i inne takie tam. Dokładnie. A w Polsce, jeśli powiedzmy, przyjeżdża Ukrainiec i on by miał przysięgać, powiedzmy, wierność na przykład polskiej fladze, czy nie wiem, czy nawet cokolwiek, to dla nich to jest tak naprawdę hańba. Więc sorry, no to skoro to dla ciebie jest hańba, mieszkając w Polsce i przysięgać, starając się o polskie obywatelstwo, powiedzmy, tak?
i że tak powiem, gardzić nawet polską flagą czy polskimi symbolami narodowymi, no to sorry, no. Wyjedź. No oczywiście, że tak. Albo wiesz, jak słyszę, że pan Załęski twierdzi, że u niego brakuje wiecznie żołnierzy, no a w Hiszpanii czy w Polsce nawet, patrząc w Polsce, ilu jest ludzi w wieku poborowym, tak, no to sorry, nie? Nawet na tych majówkach, na tych wszystkich ludzie chodzili, pokazywali, że panie Załęski, jak pan szuka, to tutaj siedzą. Dokładnie, ale niestety Ukraina nie ma, że tak powiem, nie ma możliwości ściągnięcia tych ludzi z tego powodu, że w tym momencie Polska by musiała zrobić odrębne przepisy. No a niestety no, wiemy, jaki mamy rząd i wiemy też, że Polacy po prostu tego nie zrobią. Także dalej, że tak powiem, będziemy kopani w dupę przez Ukrainę, a boję się tego powiedzieć, ale niestety muszę to powiedzieć, boję się, żeby nam się to nie odbiło czkawką. No wiesz co, to z jednej strony będzie to jest tak, teraz taka kumulacja, bo to, co się teraz dzieje i kogo przyjmujemy i mówi się o tych obozach, o tym wszystkim, to wszystko sprawia, że Polacy troszeczkę zaczynają zapominać o Ukraińcach i o tym problemie. Powiem o tak. koniu trojańskim, tak naprawdę. Powiem tak, ja się boję, powiem ci, sytuacji dokładnie takiej, że my oddaliśmy cały sprzęt dla Ukrainy. W polskiej armii dosłownie nie mamy nic, tak naprawdę. Ukraina pod względem wyposażenia, można powiedzieć, jest drugą po Stanach Zjednoczonych najlepiej wyposażoną armią, tak? Bo mają i pociski kierowane, i obronę przeciwlotniczą, i drony, i samoloty, i czołgi, i działa samobieżne, tak? Polskie Kraby na przykład, i tam transporty opancerzone, na przykład Rosomak. Oni są naprawdę wyposażeni dosłownie we wszystko, tak? Więc moim zdaniem ja bym się obawiał, co będzie, jeśli dojdzie do sytuacji, że Ukraińcy będą wiedzieli, że nie wygrają wojny z Rosją i co będzie, gdy dojdzie do sytuacji, że oni zrobią po prostu obrót o 180 stopni i przypierdolą w tych, którzy dali im broń. Już pomijając Ukraińców, historia pokazała, że nieraz tak bywało, jeżeli chodzi o różne narodowości, nie? Dokładnie. Dlatego powiem szczerze, tej sytuacji, no ja nie jestem ani ministrem, że tak powiem, spraw wewnętrznych, ani ministrem obrony narodowej, tym bardziej prezydentem, premierem. Ale w pierwszej kolejności, w momencie, kiedy mamy już zagrożenie, powiedzmy, zagrożenie, bo dla mnie to nie jest wojna, tylko jest jakaś komedia albo teatrzyk, nie rozumiem postępowania polskiego rządu, bo w tym momencie ja, będąc, powiedzmy, na czele polskiego rządu, starałbym się uzbroić jak największą ilość obywateli. Bo w razie W zawsze, nawet jeśli ta osoba, powiedzmy, myśliwi, sportowcy, kolekcjonerzy, oni mają broń tak naprawdę zdatną do użytku, tak? Jest to normalna broń, broń palna, której można użyć. Więc tak, będąc przykładowo zwykłym cywilem, który posiada broń palną, już można, że tak powiem, coś tam zdziałać, tak? Więc ja nie rozumiem sytuacji, że rząd po prostu nie dość, że nie ułatwia, powiedzmy, dostania pozwolenia na broń, on jeszcze, że tak powiem, dokręca śrubę, tak? No, w obecnej sytuacji to jest moim zdaniem co najmniej głupie wyjście. Powiem ci ostatnio, jeżeli chodzi o wydawanie pozwoleń na broń, to jest znaczny wzrost, a na pewno znaczny wzrost ludzi, którzy się o nią po prostu starają. Dobrze, to ja ci, to, jeśli ci tak uważasz, to powiedz mi, według statystyk, do obrony własnej, tak? Ile zostało wydanych pozwoleń na broń? No nie za dużo. Nie za dużo, na pewno sporo mundurowych ostatnio dostało takie, bo im to umożliwiono. Będąc w służbie, mogą się starać i ja tutaj kolegom, koleżankom mundurowym, macie taką możliwość, wychodzą to śmieszne pieniądze, bardzo łatwa jest ta procedura, jeżeli możecie, starajcie się i naprawdę, jeżeli chodzi o tutaj o żandarmerię wojskową, macie nieposzlakowaną opinię, macie dopuszczenia, naprawdę warto to zrobić.
Ja sam osobiście też jestem posiadaczem broni. Zrobiłem uprawnienia króciutko przed moim odejściem. Ja również tak samo jestem posiadaczem broni. I co najbardziej właśnie wkurza mnie w polskim prawie, to jest właśnie sytuacja, kiedy ja jestem, powiedzmy, byłym żołnierzem z dosyć długim stażem i w tym momencie ja już na przykład nie mogę się starać o pozwolenie do ochrony osobistej, tak? No bo nie jestem funkcjonariuszem służb zbrojonych. Tak? No. To dla mnie jest kompletnym idiotyzmem, tak? Bo nie oszukujmy się, po okresie służby, który ja mam i doświadczeniu z bronią, jakie mam, i to nie z wojska, powiedzmy, jestem lepiej wyszkolony pod względem używania broni, jak nie jeden policjant, który przyszedł po szkole, tak? No, cieszę się, że zacząłeś w tym kierunku, bo myślałem, że coś powiesz o mojej cyzacie. Nie wypowiadam się na temat broni dla sam wiesz kogo, tak? Aj, musiałem, także... musiałem, po prostu. Tak, to wybaczcie, kochani, którzy to oglądacie. My mamy czasami swoje takie przekomarzania się. Jeżeli chodzi właśnie o broń, mamy inne wymagania, inne ten, ale ogólnie najważniejsze to iść w tym samym kierunku. Ale ostatnio kałasznikowy chodzą tanio, słuchaj. Kałasznikowy chodzą tanio, w miarę widziałem, można dostać. Jest możliwość znowu, kałasze wypłynęły na rynek, że tak powiem. Starajcie się ludzi o tą broń, naprawdę, oczywiście jest to droższe, te wszystkie uprawnienia troszeczkę droższe od niż będąc w służbie, ale myślę, że warto. Na pewno w waszych okolicach lub gdzieś niedaleko macie możliwość skorzystania właśnie ze strzelnic i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę fajna sprawa. Coś przycięło. W uzyskaniu takowego pozwolenia także. Jeszcze raz, bo coś przycięło. Bo teraz ja? No mów. Powiem, że w razie, bo jeśli ktoś zainteresuje, mogę pomóc w uzyskaniu takiego pozwolenia. No, nie jeżeli ma najmniejszego problemu. Ma jakieś pytania, to proszę bardzo, link znajdziecie właśnie do świadomego mundurowego. Znajdziecie u mnie w opisie filmu. Śmiało atakować, pytać, a głównie na TikToku. Teraz mówię, wiadomości na TikToku zostały mi zablokowane, więc mogę co najwyżej podać telegram. No tak. Oczywiście nie wiem dlaczego, nie, ale... Aha. Znaczy, nas bliżej nieokreślony, więc... Widzisz, ta gadka szmatka, więc znowu, myślę, jak to z tobą? Chciałem chwilkę porozmawiać, mamy 47 minut. Słuchaj, no to jest niesamowite. Ja już widzę godzinę 11. No tak. Słuchaj, no ja mam nadzieję, że ta akcja, wracając do tematu akcji właśnie tam wyposażania i tak dalej. No jeszcze raz powtarzam, słuchajcie, jeżeli jest coś do was, inaczej, jesteście na tej granicy, coś wam by było potrzebne, no to wbijać właśnie do kolegi na TikToka czy gdziekolwiek na jego konta społecznościowe i pisać ewentualnie, co potrzebujecie i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że już tyle osób fajnie spojrzało pozytywnie na tą akcję, że na pewno da się coś zorganizować. Jeszcze jak ci mogę przerwać, oprócz akcji zbierania sprzętu, niestety musieliśmy również ze względu na polskie prawo, bo inaczej się tego nie da zrobić niestety w Polsce, musieliśmy założyć zrzutkę na serwisie Pomagam, żeby ta zrzutka powiedzmy była w jakimś stopniu legalna, więc również jeśli ktoś nie ma możliwości, że tak powiem, zakupu sprzętu... Jest legalna. Bo żeby było jasne, nie kupuje ci broni, niebezpiecznych narzędzi i takich innych rzeczy, prawda? Widzisz, ty to rozumiesz, ja to rozumiem, ale skarbówka twierdzi inaczej, nie? Tu jest właśnie ten pies pogrzebany, że to, że my nie kupujemy powiedzmy sprzętu właśnie i tak dalej, to znaczy broni i tak dalej, to dalej, że tak powiem, panie z Urzędu Skarbowego, jest to darowizna. Od darowizny płaci się podatek, nie? Na tej zasadzie. Więc dlatego musiała powstać zbiórka na Pomagam, gdzie w razie W można po prostu wpłacić też tam jakieś powiedzmy pieniążki. No w pierwszej kolejności miało tego nie być powiedzmy tego Pomagam, miał być tylko zbiórka sprzętu.
No ale niestety polskie przepisy nas do tego zmusiły. No więc jeśli po prostu już jest, no to po prostu też to wykorzystujemy, nie? Jest ona podpisana niestety, nie mogliśmy jej podpisać jako tam dla żołnierzy czy coś. Musieliśmy po prostu powiedzmy troszkę pokombinować i jest po prostu wpisana, że na sprzęt do treningów strzeleckich dla mnie. To było jedyne rozwiązanie po prostu. Do tej zrzutki też tutaj u siebie pod opisem filmu na pewno dam. Słuchaj, no cóż, ja dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Znając życie, znowu się ludzie zaczną wypowiadać. Jeżeli w ogóle chcielibyście poruszyć jakieś tematy, macie tutaj właśnie do kolegi pytania, to pisać śmiało, nie ma problemu. Jak widzicie, że wracamy do tematu. Ja z przyjemnością właśnie gości, którzy was gdzieś tam zainteresowali, to proszę o ponowną rozmowę, ale tutaj to my zawsze sobie z chęcią rozmawiamy. Więc jeżeli ktoś macie jakieś pytania, chcielibyście mieć macie jakiś temat, który chcielibyście, żebyśmy poruszyli, nie ma sprawy. Ostatnio bardziej poszliśmy to, co się dzieje na granicy, o morale żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Co wam się bardzo spodobało, zapraszam do poprzedniego materiału, śmiało, więc wbijać na te linki, koniecznie subskrybować tutaj właśnie te kanały podane tutaj kolegi, na pewno wpadać na sklep, pytacie tyle o koszulkę, nie, to nie jest beret żandarmerii wojskowej, ale koszulka jest jak najbardziej do nabycia. I tyle. No i dziękujemy bardzo w ogóle. Ja w ogóle tak, ze swojej strony dziękuję za wsparcie, dziękuję za te maile. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, kliknij u mnie subskrybuj dzwoneczek, to samo u kolegi. No i tyle. I na pewno jedno dla mnie, jak i dla mojego rozmówcy, już jedno możecie zrobić już teraz na starcie i nic was to nie kosztuje, tylko po prostu trzymać kciuki i wpadać do nas, komentować, rozmawiać, jak jesteście gdzieś, to kropka taktyczna, jakaś tam wypowiedź i tak dalej, a na pewno udostępnianie materiału i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy. Taka standardówka. No to słuchaj, ja dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Widzimy się na pewno następnym razem. No i cóż, fajnie, że znalazłeś, tak, fajnie, że znalazłeś czas. Pamiętaj, że jak będziesz nad morzem, gdzieś w moich okolicach szczególnie, to ma się odezwać. To wtedy się spotkamy w cztery oczy, co będę mógł w końcu Tobie uścisnąć rękę. W przyszłym tygodniu, także spokojnie. A w przyszłym tygodniu, dobrze, to w przyszłym tygodniu. To pozdrawiamy bardzo serdecznie moim kolegom, właśnie powiem teraz tak, 769. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej.